Dobry wieczór Państwu. 5 sierpnia doszło do zaostrzenia stosunków indyjsko-pakistańskich. Nie była to rzecz niespodziewana, ponieważ premier Narendra Modi, który wygrał wybory bez żadnych wątpliwości i z dużą przewagą, już w czasie kampanii zapowiadał, że rozwiąże sprawę Kaszmiru, w którym tak naprawdę cały czas tli się bunt ludności muzułmańskiej przeciwko władzom centralnym. Hindusi w Kaszmirze stanowią mniejszość. Sama prowincja Kaszmir jest podzielona na dwie części, na część, która została przyłączona do Pakistanu i część Jammu i Kaszmir, która pozostaje stanem w Indiach. Narendra Modi zapowiedział, że podporządkuje ostatecznie ten stan władzom centralnym i zbuduje tam świątynię Boga Ramy dla hinduistów. 5 sierpnia Indie wycofały status autonomiczny dla Kaszmiru, odcięły prowincję od reszty kraju, wprowadziły wojsko, zablokowały internet i połączenia i łączność. No i aresztowały przywódców politycznych większości muzułmańskiej. Oczywiście doprowadziło to do buntu i demonstracji, które cały czas trwają, zwłaszcza w stołecznym Srinagarze, ale niewiele o tym rzecz prosta wiadomo z powodu blokady. Pakistan zareagował stosunkowo umiarkowanie, bo nie rozpoczął kroków wojennych, a tylko zablokował przejścia graniczne i zerwał łączność z Indiami. Ten stan konfliktu trwa w tej chwili cały czas. Cały czas tak naprawdę w prowincji Jammu i Kaszmir trwa stan wyjątkowy, jest godzina policyjna i odbywają się starcia z wojskiem. Ten konflikt wewnętrzny, teoretycznie wewnętrzny indyjski, jest oczywiście konfliktem o charakterze międzynarodowym, ponieważ trzeba pamiętać, że Pakistan, który jest państwem muzułmańskim i który już toczył z Indiami o Kaszmir 3 wojny, będzie musiał reagować, chociażby ze względu na własną opinię publiczną. Czy dojdzie do otwartego konfliktu, trudno teraz powiedzieć i wyrokować, ale proszę pamiętać, że za Pakistanem stoją Chiny. Pakistan jest najbliższym sojusznikiem Chin. To przez Pakistan prowadzą drogi zaopatrzenia dla Chin z portu Gwadar, który jest pod kontrolą chińską. I teraz trzeba pamiętać, że z kolei Indie i Chiny też są rywalami w Azji i dzieli je konflikt, gdyż w latach 60. Indie przegrały wojnę z Chinami i Chiny przyłączyły część terytorium indyjskiego w Tybecie na północ od Kaszmiru do własnego państwa. Z kolei Indie starają się zmontować sojusz, który zrównoważyłby wpływy chińskie. Przede wszystkim Indie współpracują teraz z Indonezją, z jednej strony, z drugiej strony z Wietnamem. Z Wietnamem przeprowadziły właśnie wspólne ćwiczenia wojskowe w Zatoce Bengalskiej. No i starają się zachować kontrolę nad drogami zaopatrzeniowymi prowadzącymi z Zatoki Perskiej przez Ocean Indyjski do Chin. I teraz tu proszę spojrzeć na mapę. Indie w tej chwili mają prawo korzystania z portu wojennego Dukum w Omanie. Tam mają prawo stacjonować okręty indyjskie. Dalej, jak się przesuniemy na tej mapie w prawo, tam gdzie widzicie Państwo literkę A, to są Andamany, a poniżej Andamanów są Nikobary. To są dwa archipelagi indyjskie, część terytorium Indii, na których właśnie rozbudowywane są bazy wojskowe indyjskie. I, co jest bardzo rzeczą ważną, Indie uzyskały właśnie prawo do stacjonowania swoich okrętów w porcie Sabang, to jest na północnym cyplu Sumatry, u wejścia do ciśniny Malakka. Także
Indie, jeśli by chciały, to dzięki Sabangowi i swoim bazom na Andamanach i Nikobarach mogą kontrolować cieśninę Malakka. A z drugiej strony w Omanie ten port wojskowy Dukm jest położony u wejścia do Zatoki Omańskiej i dalej do cieśniny Ormust. Jest przeciwwagą dla bazy wojskowej przebudowanej przez Chińczyków w Dziwani. To jest port dla okrętów wojennych, położony między portem Gwadar a granicą irańską. Indie rozbudowują również port w Iranie, niedaleko granicy pakistańskiej, ale ponieważ Iran jest sojusznikiem Chin, więc jest mocno wątpliwe, żeby uzyskały tam prawo do jakiejkolwiek obecności wojskowej. Indie również starają się o uzyskanie bazy na wyspach Seszele. Zmieniła się na korzyść Indii sytuacja na Malediwach. W latach 2014-2018 prezydentem Malediwów był Jamin, działacz prochiński. I w tym czasie Chiny zainwestowały w Malediwy 3,8 miliarda dolarów. Tak jest dług Malediwów wobec Chin. W sytuacji, kiedy PKB Malediwów wynosi 5 miliardów dolarów. I Chińczycy mieli uzyskać port wojskowy, znaczy dla okrętów wojennych, a konkretnie dla łodzi podwodnych o napędzie atomowym na wyspie Gazo, czy też Gazu, nie wiem jak to się wymawia, na południowym atolu Malediwów. Zdążono wysiedlić stamtąd ludność, sprowadzono sprzęt do pogłębiania dna morskiego, no ale zmiana władzy, w 2018 roku wybory wygrał Solih, który z kolei działaczem proindyjskim. Ta zmiana spowodowała, że wszelkie udogodnienia, które Chińczycy uzyskali, stały się już nieaktualne i tak jak poprzednio do więzienia wędrowali zwolennicy opcji proindyjskiej, tak teraz do więzień wędrują zwolennicy opcji prochińskiej, więc również Indie uzyskały polepszenie stosunków z Malediwami i zobaczymy, czy to będzie owocowało na przykład jakąś działalnością indyjską wojskową na tym terenie, współpracą wojskową z Malediwami. Trzeba pamiętać, że Malediwy są państwem muzułmańskim, dość rygorystycznie przestrzegającym zasady szariatu. Również ten port Sabah udostępniony armii indyjskiej, czy okrętom indyjskim przez władze Indonezji, znajduje się w prowincji Aceh, to jest prowincja, gdzie oficjalnie panuje szariat. I teraz jak na to odpowiadają Chińczycy? No, znów proszę spojrzeć na mapę. Chińczycy mają w tej chwili mają bazę wojskową w Dżibuti. Cały obszar Afryki Wschodniej to jest obszar penetracji chińskiej. Tutaj budują połączenia kolejowe. Już mówiłem o tym w jednej z audycji. Rozbudowują porty. Natomiast nie mają na razie tam baz wojskowych. Tylko w Sudanie Południowym stacjonują oddziały chińskie. Dalej stracili Malediwy, ale cały czas rozbudowują bazę wojskową, znaczy właśnie budują bazę wojskową w Dziwani. I teraz sprawa najważniejsza to jest Kambodża. Otóż władca Kambodży Hun Sen zdecydowanie opowiedział się za Chińczykami, nawet zapowiedział możliwość rewizji konstytucji, tak żeby obca armia mogła stacjonować na terenie Kambodży. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie podpisano tajny układ, według którego Chińczycy mają prawo do stacjonowania swoich okrętów wojennych i żołnierzy w porcie Ream w Kambodży. I teraz proszę zobaczyć na mapę, w powiększeniu ten obszar. To są dwa obszary. Po pierwsze port wojskowy Ream, po drugie strefa Darasakor. Ta strefa Darasakor jest głównym miejscem inwestycji chińskich w Kambodży.
Chińczycy chcą tam zainwestować 3,8 miliarda dolarów w budowę portu głębinowego, lotniska międzynarodowego, strefy przemysłowej i strefy turystycznej. Chodzi o to, że ta strefa Darasakor to jest mniej więcej 20% wybrzeża Kambodży i tam Chińczycy wydzierżawili tereny na 99 lat. Teraz, jeżeli spojrzymy na taką mapę ogólną, to widzimy, że mając bazę wojskową Chińczycy w Kambodży, no, z jednej strony mają blisko od południa, kontrolują Morze Południowochińskie, ale również mają blisko do Cieśniny Malakka. Natomiast sama baza w Ream ma zupełnie co innego na celu, a mianowicie, i tutaj widzimy na kolejnej mapie, projekt budowy kanału Kra, który by przecinał półwysep malajski i w ten sposób, jeżeli Chińczycy by ten kanał wybudowali, to on łączyłby Ocean Indyjski z Morzem Południowochińskim poza Cieśniną Malakka. Oczywiście kanał byłby pod kontrolą chińską, a bezpieczeństwo zapewniałaby baza wojskowa w Ream. Tutaj dwa systemy jakby kontroli nad Oceanem Indyjskim stoją naprzeciwko siebie. Z jednej strony są to Indusi, którzy kontrolują obszar przy Cieśninie Malakka, a z drugiej strony przy wejściu do Zatoki Omańskiej, ale Chińczycy mają również nie tylko port Dziwani wojskowy w budowie, mają do dyspozycji port cywilny, ogromny port przeładunkowy i strefę przemysłową Hambantota na Ceylonie, którą zarządzają, Gwadar, którym zarządzają w Pakistanie. No i Kwak Piu to jest kolejny port i kolejne miejsce, z którego odchodzą rurociągi do prowincji Sichuan i Yunnan oraz budowana jest tam kolej. Już powinna być na ukończeniu, czyli kolejna droga zaopatrzeniowa do Chin z pominięciem Cieśniny Malakka przez Zatokę Bengalską, tak jak droga z kolei bardziej na zachód przez Pakistan z Gwadar do Xinjiangu. Także można powiedzieć, że oba państwa tutaj się zakleszczają, dlatego konflikt jest możliwy. Na wyspie Diego Garcia z kolei stoją Amerykanie. No i teraz przejdźmy do działań amerykańskich, które są bardzo ciekawe, ponieważ nowy sekretarz obrony, Mark Esper, odwiedził Mongolię. Poprzednio był tam doradca do spraw bezpieczeństwa Bolton. Dlaczego Mongolię? No dlatego, że jak zaznaczył Mark Esper, według nowej doktryny obronnej Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone mają dwóch strategicznych rywali, Rosję i Chiny. Jeżeli chodzi o Rosję, to obszarem rywalizacji jest Europa Środkowo-Wschodnia i Arktyka. Stąd prawdopodobnie te pomysły wykupienia Grenlandii od Danii. A jeżeli chodzi o Chiny, no to oczywiście obszar Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. I Mark Esper oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą zacieśnić więź ze swoimi sojusznikami, bo boją się, że tych sojuszników wyjmą ich Chiny. Dlatego odwiedził Australię, Nową Zelandię, Japonię, Koreę Południową i właśnie Mongolię. Stany Zjednoczone zależy na tym, żeby założyć w Mongolii stacje podsłuchowe, które by monitorowały zarówno Rosjan, jak i Chińczyków. No, czy to się uda, jest na razie wątpliwe, dlatego że trzeba pamiętać, że 85% eksportu mongolskiego idzie do Chin. Mongolia stara się zrównoważenie utrzymać stosunki z Rosją i Chinami, ale oczywiście nie reprezentuje wobec tych potęg żadnej siły. Mongolia to jest 3 miliony ludności. Ale ciekawe, że w Ulan Bator władze nazwały Stany Zjednoczone trzecim sąsiadem Mongolii. Więc w każdym razie te starania, żeby otoczyć Chiny, są kontynuowane. Kolejnym elementem było tutaj zawarcie, czy też zapowiedź zawarcia szybkiego porozumienia minimum z Japonią.
Japonia otworzyłaby swój rynek rolny dla farmerów amerykańskich, no bo został on zamknięty przez Chińczyków, a wiadomo, wybory i Trump musi się czymś przed swoimi farmerami pochwalić, więc Japonia by kupowała towary rolne, tą soję słynną, natomiast Amerykanie otwierają rynek dla samochodów japońskich. Trzeba pamiętać, że Japonia eksportuje rocznie samochodów za 99 miliardów dolarów. W tym czasie, ze względu na wybory, również Trump musiał zawrzeć rodzaj porozumienia z Chińczykami. To znaczy zapowiedział, że te dodatkowe taryfy, które miały wejść od 1 września na towary w wartości 300 miliardów, w wypadku towarów na 160 miliardów nie wejdą wcześniej jak po 15 grudnia. No bo chodzi o to, że będą zakupy świąteczne i takie towary jak laptopy, wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowy i tak dalej, chiński będzie na pewno w Stanach Zjednoczonych kupowany i jeżeli by weszły w życie te dodatkowe taryfy, dodatkowe cła od 1 września, no to oczywiście Trump zantagonizowałby sobie wyborców, którzy musieliby więcej płacić.